A dzień dobry. A znów jakiś widz wydzwania, jakiś małolat głupoty gada. Ale co tu? Nic nie zrobisz. Takie to jest życie. No właśnie, rozmawiałem. Pisałem ze swoją żołnierką. Wspaniałą kobietą. No, chcę ogółem zapoznać się. No, mówiłem, właśnie pytała się, gdzie na cmentarz. No, ja mówiłem, moja mama w 90 roku zmarła, miała 40 lat. Wspaniała kobieta i mówiłem, jak będziemy razem, to zaprowadzę na cmentarz i pokażę grób, jest właśnie zdjęcie. Zobaczy prawdę, a nie jakieś nie wiadomo co. I tak to jest właśnie, Krzysiek poszedł. Ktoś niby samochodem przyjechał. Chyba okaże się. Wreszcie trzeba mieć jedną wspaniałą kobietę, która po prostu będzie ufała dla drugiej osoby, a nie po prostu słuchać, jak niektórzy wypowiadają się, byle co gadają bzdury ogółem, jak to się mówi. No i jeszcze w pracy jest na granicy białoruskiej parku białostockim narodowym przy granicy. To widzicie. Odważna kobieta, mówiłem o, życzyłem szczęśliwej pracy, bezpiecznej, żeby nie chorowała, żeby była szczęśliwa, żeby oglądała i uśmiechała się, żeby rozmawiały z koleżankami, z kolegami, że po prostu zapoznajemy się. Właśnie to nie jest tak od razu. Trzeba po prostu poznawać się, rozmawiać o wszystkim, jak to się mówi, a nie wymyślać nie wiadomo co. No, trzeba, jak się spotkamy, to szczerze porozmawiamy. Do czego po prostu chcesz dążyć w swoim życiu, tak samo jak ja. Tak jak mówiłem, pragnę mieć jedną, jedyną kobietę, która będzie, mógłbym, tak jak bardzo pokazywałeś mi zdjęcie, bardzo super wyglądasz, ładną jesteś kobietą, no masz swoje lata, już masz 36 lat, to co ja mówiłem, to czas najwyższy założyć rodzinę, żyć razem, spędzać każde miłą chwilę, rozmawiać, nie kłócić się, będziemy razem sobie gotować, spędzać mile czas. Co będziesz chciała, po prostu w swoim życiu osiągnąć, to będziemy się ogółem starać, dążyć do tego, żeby po prostu, żebyś była szczęśliwa. Mam takie pragnienie, żebyś była szczęśliwa, zawsze uśmiechnięta, żebyś uwierzyła w to, co sama napisałaś, że właśnie wierzysz w to, co ja piszę. Bardzo dziękuję, że po prostu. No, na samym początku mogę powiedzieć, niepotrzebne takie rzeczy pisałaś, ale ogółem cię ogółem przeprosiłem. Nic ja złego na twój temat nigdy w życiu nie powiedziałem, nie powiem. Szanuję ciebie. Jesteś bardzo super elegancką kobietą, sympatyczną, jak to się mówi, erotyczną. O.
Kobiety lubią właśnie, jak tak się z kobietami rozmawia. Bardzo ja pragnę, mam takie pragnienie, takie marzenie, żeby mi się też spełniło, tak samo jak dla ciebie, żeby się spełniło, żebyśmy ogółem połączyli się, połączyły się ogółem dwa serduszka, bo to ogółem tyle jest ogółem kobiet na świecie. Wypisują, pokazują, gadają głupoty, ale ogółem mi ogólnie chodzi jakieś bogactwo. Najlepsze to jest ogółem serduszko. Do wszystkiego można dojść, wszystko można spróbować i wszystko po prostu można osiągnąć w swoim życiu. I to, a jakie gada głupoty ten właśnie Krzysiek przyszedł do samochodu, wszedł. A wiecie, on prawidłowo się nazywa? O dobra, ja teraz nagrywam. Ja nie chcę, żeby on tutaj na moim kanale istniał. Jakie on głupoty gadał. Że ja jakieś zdjęcia na niego wysyłałem. Śmiechu warte. Debilizm. No to jest bardzo młoda osoba. Jeszcze nie wychowana, jeszcze rodzina nie wychowała, a Mercedesem, jak to widzisz, ile głos, że on gdzieś 16-17 lat. Może tego nie ma. Takie głupoty gada. Ja ci powiem. A dobra, już nic nie na ten temat nie wypowiadaj się i bardzo gorąco moją żołnierkę, która broni naszą granicą i granicę i naszą Polskę, bardzo jest po prostu odpowiedzialną osobą i po prostu odważną. Buziaczki ci wysyłam.